Hejka, z tej strony Ebba i jest to pierwszy odcinek realistycznego Stress Table na moim kanale. W tym odcinku spotkałam w dzikich lasach dzikiego konia. I zobaczcie, jak potoczyła się nasza historia. Pewnego razu, gdy przechadzałam się po tych lasach, spotkałam pięknego dzikiego konia. Było to rasa altekiński, można było to zobaczyć na pierwszy rzut oka. Naprawdę przepiękny. Pogłaskałam go. Było bardzo dziwne dla mnie to, że się nie spłoszył. Ale nagle po prostu odbiegł daleko. Następnego dnia przechadzałam się po dzikich lasach, ponieważ była to moja codzienna rutyna. Lubiłam po prostu to robić i tyle. I znów spotkałam tego samego dzikiego konia. Nie wiedziałam, jak to się dzieje, że cały czas je spotykam. Oczywiście znowu się z nim przywitałam, pogłaskałam go i w ogóle. W końcu spróbowałam na niego wsiąść. Udało się, nic nie robił, ale zadębował. Myślałam, że powinnam zejść, ale nagle dodałam mu łydkę, a nie wyczaił to dziki koń, więc ruszył. I za chwilę już zaczęliśmy galopować. Było cudownie. Jeździliśmy sobie po polankach, skakaliśmy, jechaliśmy na nasze takie małe jeziorko. Później jeziorko, duże jezioro w sumie, a do tego duże. Skakaliśmy przez przeszkody, nie zawsze się udawało, ale to nic. Czasami mój dziki koń zahaczał o te przeszkody. Więc dalej sobie jeździliśmy. Wymyśliłam, że nazwę go Sea Ice. W końcu zdecydowałam się wziąć tego cudownego dzikusa do stajni i zacząć na nim jeździć już normalnie pod siodłem. Więc pojechałam do centrum handlowego i czas na zakupy. Muszę kupić cały sprzęt mojemu nowemu konowi. Najpierw zaczęłam wybierać siodła. Jedno mi moją uwagę przykuło, ale gdy zauważyłam, że jest trochę ubrudzone, nie chciałam go kupować. Później o głowie po wybraniu siodła. I trzeba przejść jeszcze do czapraków. Kantar już miałam, tak jak już widzieliście w mojej stajni. Tutaj też kilka było fajnych czapraków. Ten niebieski w paski, przy którym się zatrzymałam, dość już mi się spodobał. Lecz nie kupiłam go, ponieważ nie był to czaprak dobry na mojego konia. Jeszcze chwilę pochodziłam, popatrzyłam. Kupiłam swoje rzeczy przy kasie. Zapłaciłam za nie i pojechałam do góry po schodach, ponieważ chciałam kupić jeszcze owiki dla mojego konika. Poszłam do najbliższego sklepu, oczywiście też w galerii, z ozdobami. Owijek nie było dużo do wyboru, więc wzięłam najładniejsze, jakie były, czyli takie bardzo ładne niebieskie. Zapłaciłam i osiodłałam konia. Nawet oczywiście go pogłaskałam, bo tak, i osiodłam go. Jak widzicie, taki ma sprzęt, czyli niebieskie owijki z niebieskim czaprakiem,
Oczywiście ja się przebrałam. O głowie bezna chrapnikowe z diamencikami i zwykłe czarne siodło wszechstronne. Siodło jest to... W końcu siodła nie wybrałam. To znaczy, to miało być... Chciałam kupić nowe dla tego konia, ale nie było, więc wzięłam po prostu jedno z moich starszych siodeł. Lecz teraz czekam, ponieważ będzie za niedługo dostawach nowych siodeł i upatrzyłam sobie już jedno takie tam na internecie, ale jeszcze w sklepie go nie można, na internecie też go zamówić też jeszcze nie można. I po prostu trochę zaczekam i dopiero potem kupię sobie właśnie wymarzone siodło. Kiedy tak jeździliśmy, było cudownie. Znów pojechaliśmy oczywiście do dzikich lasów, żebyśmy mieli trochę spokoju. Oczywiście skakaliśmy, nie zawsze, jak widzicie, nam się udawało. Też niezbyt mi to przeszkadzało. Konikowi mojemu Sea Ice, którego tak nazwałam, też niezbyt to przeszkadzało. I tak jeździliśmy, biegaliśmy i nic nas nie ograniczało. Wjeżdżaliśmy na parę górek, cały czas sobie cwałowaliśmy i galopowaliśmy, ponieważ zauważyłam, że CIS to uwielbia, ja też to bardzo lubiłam. I tak jeździliśmy, skakaliśmy przez nawet wysokie przeszkody. Nagle koń się zatrzymał i zadębował, nie wiedziałam, co się dzieje. Zmienił się nagle w jakiegoś rybokonia. Ale nie przeszkadzało mi to, bo był piękny. Jakoś tak za chwilę zmienił się do normalnego, takiego jak go zawsze spotykałam. Wtedy zrozumiałam, że to było to dziwne w tym koniu. Już od pierwszego spotkania wiedziałam, że coś jest tu nie tak. Ten koń był inny, magiczny. Zmieniał swoją maść. Ale też od razu wiedzieliśmy, że do siebie pasujemy. To było bardzo dziwne. Spotykasz w lesie dzikiego konia, a nagle okazuje się, że będzie to twój koń. Jest już cudem zajeżdżony. I jeszcze okazuje się nagle, że jest magicznym koniem. To było bardzo dziwne. Znowu się zmienił w zwykłego konia. Zauważyłam, że zrobił to przy budynku. Chyba nie chciał, żeby nikt... chyba chciał, aby nikt tego nie zauważył w tej magicznej formie, tak to nazwę. Nagle skoczył z klifu. Na szczęście nic tam nie było. Przejechaliśmy przez pole marchewek. Bardziej dzikich marchewek. I dalej jeździliśmy sobie, tak, to jest taki mały klif, na samym końcu konik się zatrzymał, ale to nic. Było naprawdę cudownie, cudownie. Tutaj kolejne skoki. Ja tutaj jakaś kłoda. Trawa była dość dziwna. Byłam już nieraz w dzikich lasach, ale z tym koniem było jakoś inaczej. Wszystko było takie dziwne, różowe i takie cudowne. Czułam, że ten koń to będzie mój koń i będziemy już zawsze razem. Będziemy zawsze jeździć i do dzikich lasów i nie tylko. I kolejny raz się zmienił. Najczęściej zauważyłam, że zmieniał się przy wodzie, ale w sumie był koniem takim właśnie, zmieniał się na morski, czyli prawdopodobnie był właśnie jakimś morskim koniem. Lubił wodę najwyraźniej.
Dlatego dużo jeździliśmy sobie przy jeziorkach, w jeziorkach. No. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Pa!